Wyjątkowe święto edukacji narodowej w publicznej szkole podstawowej w Jaworsku. Od tego roku placówka ma patrona. Uroczyste nadanie imienia Kornela Makuszyńskiego to dla społeczności szkolnej szczególne wydarzenie. Szkoła nareszcie ma swoje imię. Szkoła, która tak naprawdę ma bardzo długą tradycję, już ponad stuletnią. I imię Kornela Makuszyńskiego jest takim, powiedziałabym, wyjątkowym imieniem. Wybór był pomiędzy dwoma patronami. Odbyło się głosowanie, wybór padł na Kornela, chyba taki bardziej bliski dzieciom. Społeczność w Jaworsku, mam nadzieję, długo ten dzień będzie swoje pamięci zachowywać, z tego względu, że niecodziennie trafia się taka rocznica w dniu dzisiejszym, nadanie imienia. Do dnia dzisiejszego ta szkoła w Jaworsku była szkołą, można powiedzieć, że bezimienną, natomiast od dnia dzisiejszego będzie miała wspaniałego patrona, Kornela Makuszyńskiego, na którym będą mogli się wzorować uczniowie, rodzice i pielęgnować jego wartości. Najmłodsi uczciwości, uśmiechu, życzliwości i dobroci dla drugiego człowieka już teraz uczyć się mogą z książek swojego patrona. Kilka z nich to lektury każdego ucznia. Rzeczywiście dzieciaki sięgały zwłaszcza po przygody Koziołka Matołka, czy tam Małpkę Fikimiki, zwłaszcza te lektury dla młodszych dzieci. Niemniej jednak teraz mamy siódmą klasę, to tym bardziej ten pomysł jeszcze z Kornelem, bardziej ta sylwetka nam się przybliżała i może ta lektura, właśnie dzieciaki z siódmej klasy czytają obecnie Szatana z siódmej klasy. Zarówno nauczyciele, rodzice, uczniowie muszą się starać podnosić swój warsztat pracy nauczyciele, a uczniowie zdobywać coraz więcej wiedzy i umiejętności. Poza tym świętujemy również Dzień Edukacji Narodowej. Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować nauczycielom za ich wkład pracy. Ta praca jest ciężka, niejednokrotnie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że niewymierna, gdyż nauczyciel uczy w teraźniejszości, o przeszłości, dla przyszłości, gdyż tą wiedzę uczniowie będą wykorzystywać dopiero w przyszłym swoim życiu, w dalszym kształceniu i zdobywaniu nowych doświadczeń i sprawności manualnych, do tego, do którego zostali stworzeni i mają odpowiedni talent. Z okazji Święta Edukacji Narodowej uroczyście wręczono kwiaty wszystkim nauczycielom. Były też wyróżnienia i nagrody przyznawane zarówno przez małopolskiego kuratora oświaty, wójta, jak i dyrektora szkoły. To ogromne wyróżnienie dla nauczycieli, a zwłaszcza podziękowanie w jakiś sposób za ich trud, pracę całoroczną. Myślę, że tu nie tylko nagrody wójta, bo te podziękowania i słowa są do wszystkich nauczycieli. Wiadomo, nie wszyscy mogą zdobyć nagrody, ale to też jest piękne, że takie nagrody są. To jeszcze jest taka większa mobilizacja do pracy. Również najmłodsi postanowili podziękować swoim nauczycielom. Uczniowie przygotowali część artystyczną, która wywołała mnóstwo uśmiechów na twarzach pedagogów. Dodajmy, że szkoła w Jaworsku to mocno zintegrowana społeczność. W placówce uczy się około 50 dzieci. Violetta Zaremska, Tarnowska TV.